Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Pudle bez tajemnic. A dzisiaj Agricola, chłopi i ich zwierzyniec w wersji big boxowej od wydawnictwa Lacerta. Tak jak widzicie, jest to wersja dla dwóch graczy, starej i poczciwej Agricoli. A że to jest big box, to mamy tutaj jeszcze w środku dwa dodatki. Także sprawdźmy, co znajduje się w pudle polskiej edycji tego klasyka w wersji dwuosobowej. Także nie ma co przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. Tak oto prezentuje się Wieko. Mamy tutaj wieśniaczkę oraz pasterza. Duży napis dla dwóch graczy. Jesteś chłopem hodującym owce, dziki, krowy i konie. W codziennej pracy pomagają ci trzej parobkowie. W każdej rundzie wysyłasz swoich parobków na pola akcji, co pozwala im stawiać ogrodzenia wzdłuż pastwisk, budowę pomieszczeń do hodowli zwierząt i ulepszać twoje gospodarstwo. Wygra ten, kto w trakcie gry wyhoduje najwięcej zwierząt i zbuduje najbardziej wartościowe budynki. A rozgrywka trwa około 30 minut i jest od 10 roku życia. No dosyć tutaj sporo powietrza w tym pudle. Mipelki. Dokopię się najpierw do instrukcji. No proszę, pierwsza strona bez ilustracji, takiej samej jak na Wieku. Kolory dokładnie tak jak w starej, poczciwej Agricoli. Dodatek do instrukcji. Opisane wszystkie akcje. Na końcu bez żadnego podsumowania. Także jak widzicie, może nie jest to za długa instrukcia, ponieważ ma 12 stron, ale czcionka jest bardzo mała. Tekstu jest sporo. Sześciu parobków w kolorach graczy. Fajny, przyjemny mipelek. A mamy tutaj do wyboru niebieskiego oraz czerwonego. Trzydzieści 7 materiałów budowlanych. To jest trzcina. Trochę cieńsza od mipelka. Drewno. Oraz kamień. Dziesięć żółtych żłobów. Dwadzieścia 6 żółtych znaczników ogrodzenia. Sześćdziesiąt 5 zwierząt, w tym owce, konie, krowy, oraz dziki. Notatnik do podliczania punktów. Starczy na trochę rozgrywek. Kilka woreczków strunowych. Plansza główna, na której będziemy wykonywać różne akcje.
plansze gospodarstw. Oraz żetony budynków. Targowisko, folwark, czy też koliba. Kolejne budynki. Oraz żetony szopa, które są dwustronne, a z drugiej strony mamy oborę. Z żółtym rewersem mamy budynki podstawowe, czyli m.in. szałas. Albo zagrodę z oborą. Ciesielnia jest budynkiem specjalnym, tak samo jak i barak na klepisku, czy też przydomowy warsztat. Taki oto kogut to żeton pierwszego gracza. Żetony są standardowej grubości. Oraz żetony wielokrotności. Między innymi konie, czy też owce. I to wszystko, co znajdziemy w pudle. Powietrza w tym pudle jest co najmniej jeszcze na 4 dodatki. Kafle standardowej grubości, zróżnicowane mipelki tak jak w podstawowej Agricoli, bardzo ładnie wykonane konie, krówki, owce itd., ale uważam, że krowy powinny być innego koloru niż konie. Myślę, że będzie trzeba je troszeczkę odpicować. I to już wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści owca. Dajcie znać, czy kupicie tę wersję dla dwóch graczy, a może po prostu wolicie standardową wersję z opcją dla dwóch graczy. Jeżeli chcecie więcej materiałów takich jak ten, pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji. Niech to napędzi ten cały algorytm. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.